czołem, kochani. Szczęść Wam Boże. Dla jakiego skarbu warto zainwestować wszelkie pieniądze? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc mała czołóweczka i ruszamy ze Słowem Bożym. Pewna młoda, miła turystka wybrała się na wczasy do Afryki i tam spotkała bardzo ciekawego przewodnika, który nosił cały czas taki właśnie naszyjnik i co ciekawe z krokodylich zębów. Była bardzo tym zainteresowana. Dlaczego on takie tutaj nosi krokodyle zęby? Aż nie mogąc, zapytała się, czy to nie jest tak, że pan tu nosi taki naszyjnik z krokodyli zębów, bo dla was te krokodyle zęby są tak samo cenne jak u nas w Europie perły? Zdziwiła się bardzo odpowiedzią, ponieważ przewodnik powiedział tak. Każdy jeden potrafiłby wziąć taką małżę, otworzyć i wydobyć z niej perłę. Ale niewielu zna takich śmiałków, którzy są w stanie podejść do krokodyla, otworzyć mu paszczę i wyciągnąć z niej zęby. Chyba coś tu jest cenniejsze. Dziś czytamy Ewangelię według świętego Mateusza. Jezus opowiada nam przypowieść. Posłuchajcie. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsze dwie przypowieści o skarbie i o perle tłumaczą nam tak naprawdę, czym jest Boże Królestwo. Że ono jest jak skarb, który jest największy, najcenniejszy, który każdy chciałby znaleźć. I to Królestwo Niebieskie podobne jest także do drogocennej perły, którą każdy by chciał kupić, posiadać, bo ona bardzo wiele znaczy. O co w tym wszystkim chodzi? By zrozumieć, że to, co dostajemy od Jezusa, jest najcenniejszą sprawą. Że Królestwo Boże, do którego Bóg nas wzywa, te swoje święte zgromadzenie, które już tu rozpoczyna się działalnością Kościoła i jest rzeczą największą, najcenniejszą, najpiękniejszą, jaka nas w życiu może spotkać. I że powinniśmy do tego Bożego Królestwa potrafić biec za Chrystusem z całej siły, za każdym razem iść drogą Jego przykazań, drogą Jego miłości. I nie zważać na trudy, bo to są naprawdę najcenniejsze rzeczy, jakie możemy w życiu zdobyć. Którzy czasem chcieliby powiedzieć, że opowiadając o świętych, to przeważnie spotkamy jakichś zawsze zakonników, księży, siostry, biskupów. No, takich zwykłych ludzi to nie. No, choćby taki przykład z dzisiejszej Ewangelii. Czy ktoś zna świętego kupca? Ha, jest jeden ciekawy, piękny przykład. Nawet ma bardzo dobre dla siebie imię. Homo Bonus. Kim on był? I co robił? Żył w dawnych czasach średniowiecza. Był kupcem, ale potrafił inwestować swoje pieniądze w Boże Królestwo. Troszczył się o innych, pomagał innym, zawsze się modlił i był pełen w ogóle wdzięczności wobec Boga. Kiedy umarł, przy jego grobie miały zacząć dziać się cuda i ludzie od razu wiedzieli, że choć nie był żadnym świętym zakonnikiem, mnichem, mniszką, ani księdza.
to przez swoją dobroć, którą inwestował w innych ludzi, w Bożą Ewangelię, na którą wszystko postawił, zdobył zaszczyt świętości. Okej, mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiemy i rozumiemy, że rzeczą, dla której warto zainwestować wszelkie pieniądze, zdolności, umiejętności, jest Boże Królestwo. Mam nadzieję, że mamy teraz jedno wielkie KPW. I na koniec zadanie. Pomyśl, co Ty możesz zainwestować w Królestwo Niebieskie. Może jakaś modlitwa, może jakaś pomocna dłoń, może jakiś dobry czyn, albo datek dla biednych. Przecież to wszystko buduje naszą inwestycję w to, by jak najszybciej nastało między nami Boże Królestwo. Do zobaczenia. Szczęść Wam Boże!